Zakończyła się 8. edycja konkursu na najlepszy spożywczy produkt województwa Smaczne, bo podkarpackie. W Urzędzie Wojewódzkim podczas uroczystej gali wręczono dyplomy, wyróżnienia i statuetki laureatom produkującym najlepsze i najsmaczniejsze, zdaniem konsumentów, produkty spożywcze. Oceniono 28 artykułów spożywczych, które zgłoszono do plebiscytu. W kategorii produkt garmażeryjny zwyciężyły pyzy z mięsem produkowane przez firmę Stanisława Cabaja. W kategorii mięso i jego przetwory udziec pieczony i zakład Szarek oraz równorzędnie polędwiczka swojska z zakładu Smak Górno. Najwięcej głosów zdobył też chleb staropolski wypiekany przez PPH Kiełtyka. To była kategoria pieczywo. Kolejnym laureatem jest tort bezowo-pomarańczowy Elżbiety Teuchman, a najlepszą maślankę produkuje Resmlecz z Trzebowniska. Tytuł najpopularniejszego produktu Podkarpacia roku 2008 zyskał karczek pieczony Marka Leśniaka. Nasza firma powstała w 1990 roku. Obecnie jest zakładem unijnym. Nasz zakład produkuje wyroby w tej chwili, można powiedzieć, że w 50% wyroby tradycyjne i również wyroby, tak można powiedzieć, tej średniej po prostu półki. Ja uważam, że w ogóle trzeba startować w różnych konkursach, po prostu promować się, no bo na tym polega w ogóle rzecz i powstanie i trzymanie dobrej marki i zakładu. Plebiscyt promuje rodzimych wytwórców i przekonuje, że produkowana na Podkarpaciu żywność